Witajcie, roślinne świry! Zapraszam na film o przesadzaniu Anthurium clarinervium. Właściwie nie tylko przesadzaniu, ale też dosadzaniu, bo jak widzicie, mam tutaj takiego babyka, no znaczy może nie babyka, ale mniejszą sadzonkę niż ta moja i stwierdziłam, że do niej dosadzę. W zeszłym roku wycięłam dosyć dużo liści z tego anturium i chyba jeszcze co najmniej jeden liść jest do wycięcia, więc stwierdziłam, że on potrzebuje zagęszczenia, no ale sam z siebie tak bardzo się nie zagęści, bo to już jest dosyć stara i duża roślina. Później wam pokażę, jak ona wygląda. No i pomyślałam, że po prostu trzeba kupić drugą sadzonkę, dosadzić i będzie to wszystko lepiej wyglądać. Więc ten film będzie się składał z dwóch etapów. Czyszczenie tego anturium z ziemi produkcyjnej i szykowanie do przeniesienia do hydroponiki i przesadzanie tego anturium, dosadzenie tego mniejszego do dużo większej doniczki. To jest doniczka AirPod 7,5 litra. Bardzo je lubię. Powiem wam, że one są super. Są naprawdę świetne i w tradycyjnej hydroponice, czyli w jakiejś tam waszej mieszance kamieni, ale też ja bardzo lubię uprawiać w tych doniczkach rośliny w miksie z mchem i to anturium będzie w takim właśnie miksie posadzone. Jak mogliście zauważyć, mam taką śliczną poduszkę z anturium clarinervium. Zobaczcie, jakie są podobne, to jest niesamowite. Z Leaf Pillows od Ani. Ja po prostu jestem totalną fanką jej poduszek. Są różne, nie tylko anturia, jest po prostu, jest przepiękna maranta, są begonie, no ogólnie dużo fajnych liści, są naprawdę śliczne. I już mówiłam o tym na moim Instagramie, ale ja jestem niesamowicie dumna i szczęśliwa, gdy mogę kupić takie rzeczy od Polaków, od osób, które zajmują się rękodziełem, które tworzą swoje własne rzeczy. I może to zabrzmieć górnolotnie, trudno, ale ja po prostu czasami jak o tym myślę, to jestem wzruszona, że wśród roślinnych osób, właściwie nie tylko roślinnych, bo ja w ogóle lubię kupować polskie rzeczy, no ale jesteśmy w roślinnych, więc tutaj się zatrzymałem, więc jestem czasami wręcz wzruszona, że ludzie mają takie wspaniałe pomysły, realizują je, mogą zarabiać na tym pieniądze i to jest po prostu wspaniałe. I te poduszki, Leaf Pillows od Ani, to jest idealny przykład takiej osoby, która miała pomysł, jest zdeterminowana i robi to, co chciała robić. Super sprawa. Ostatnio Ania wypuściła kilka poduszek Alokazji Azlani. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o Alokazję Azlani, to nie przepadam, ale te poduszki były przepiękne. No ja już mam swoją poduszkę, więc kolejnej nie potrzebuję, ale na pewno poduszka będzie dla któregoś roślinnego świra miesiąca na 100%. Nie w tym miesiącu, czyli w lutym, bo na luty jest Luxurians i inne rzeczy, które jeszcze nie wiem, co wybiorę, no ale są. Ale może w kwietniu, może w marcu będzie też taka poduszka. Powiem wam, że ciężko mi wybrać, które są najfajniejsze. No dla mnie, ja stwierdziłam, że do mnie najbardziej pasuje clarinervium i dlatego mam clarinervium. A jeśli chodzi o dzisiejsze przesadzanie, to przygotowałam jeszcze jedną rzecz z polskiej marki, którą po prostu uwielbiam, mogłabym mieć wszystko, czyli chodzi o buszbusz. Buszbusz tworzy przepiękne podpórki i to jest taka fajna podpórka, jak widzicie, żeby się roślina nie rozkładała na boki. No jak to wsadzę, to zobaczycie. Wygląda to trochę jak jakiś film sponsorowany o polskim rękodziele, ale tak nie jest. Ja to kupiłam sama i będę kupować sama, bo podoba mi się jakość, podoba mi się wizja obu firm i po prostu jestem szczęśliwa, że mogę w ten sposób po prostu kupując coś, wspierać te osoby. Jak widzicie, strasznie teraz zaczęło świecić słońce, przechodzimy do czyszczenia malucha. Jak widać, dorobiłam się wreszcie stolika. No i nie ma co czekać, zaczynamy. Plus anturium clarinervium jest taki, że ma łatwe do czyszczenia, w miarę łatwe korzenie. Jak widzicie, biedne anturium wymaga przesadzenia, no więc ja mu w tym pomogę. Czasami robię tak, że w ogóle nie czyszczę na początek, w ogóle nie wyjmuję tej ziemi, tylko wkładam to wszystko do wody. Tak na pół godzinki i wtedy bardzo szybko większość ziemi odchodzi sama, ale w tej sytuacji akurat nie mogę, no i nie chcę tak zrobić, bo chcę wam pokazać, jak to się robi. O, urwałam korzeń. Jak to się robi w ten trudniejszy sposób. Urwany korzeń.
Staram się, jak widzicie, rozplątać te korzenie i już w większości mi się to udało, bo za chwilę będę je czyścić i tak, więc one muszą być rozplątane. Kolejny urwany, no niestety zawsze to się dzieje, po prostu zawsze. A tutaj próbuję dojść do takiej wielkiej grudy ziemi i obawiam się, że może nawet jeszcze coś urwę. Nie chciałabym, ale to możliwe. O, ogromna gruda ziemi. Chciałabym ją wyjąć, zanim to wszystko wsadzę do wody. Jak widzicie, obrałam wszystko z ziemi i w tym momencie możemy przejść do mycia korzeni. Ha, zobaczcie, od razu się myją same. Tutaj w ogóle to podłoże, z którego właśnie myję, to jest taka zwykła ziemia, taki torf. Nie ma tutaj kokosa, nie ma żadnych złych rzeczy i z tego myje się najlepiej. Trochę za mało wody sobie nalałam, zaraz wymienię. Ale zobaczcie, ja po prostu kilka razy wsadziłam to do wody i część w ogóle się sama opłukała. To mycie na szczęście będzie szybkie. Ogólnie tak się spodziewałam, że przy tym anturium nie będzie źle, bo anturium clarinervium po prostu ma takie grubaśne korzenie, ale muszę wymienić wodę i nalać jej trochę więcej, zaraz wrócę. Mam nową wodę, no i teraz te najgorsze miejsca, które się jeszcze same nie umyły, po prostu myję szczoteczką. Powiem wam, że kiedyś robiłam to bardzo, bardzo dokładnie. Do tego stopnia, że umycie jednej rośliny mogło mi zajmować nawet ponad godzinę, niektóre dwie godziny, czasami dłużej. Teraz już tak nie robię, nie jestem już tak dokładna. Teraz po prostu zmywam najgorszy brud i zaraz wam pokażę, co to u mnie znaczy zmywanie najgorszego brudu, a całą resztę po prostu zostawiam. No i jakoś te rośliny się u mnie trzymają, więc to chyba nie jest tak najgorzej. I jeszcze w przypadku, gdy tak strasznie, strasznie dokładnie myłam korzenie, to bardzo dużo korzeni uszkadzałam. Po prostu je urywałam i one i tak później gniły. Więc najważniejsze, żeby zmyć to, co schodzi. To, co się trzyma, no to nie ma co skrobać za bardzo, bo nic z tym nie zrobimy, to znaczy możemy zrobić, na przykład urwać. I tak jak już wam kilka razy mówiłam, ja już od jakiegoś czasu, od kilku lat strasznie nie lubię myć korzeni. To jest dla mnie po prostu najmniej, zdecydowanie najmniej przyjemna rzecz, jeśli chodzi o uprawę i pielęgnację roślin, ale po prostu trochę nie ma wyboru. Na przykład tutaj na górze, na tych górnych korzeniach jest coś takiego, co wygląda jak ziemia, co nie, ale zobaczcie, to w ogóle nie chce schodzić praktycznie i ja nie będę tego aż tak, bo na przykład teraz skrobię to dosyć mocno, no i to schodzi, ale w pewnym momencie po prostu uszkodzę ten korzeń. To będzie tak wysoko w doniczce, że to nie będzie gniło, wiecie? Dobra, tutaj widzę, że jest naprawdę brud, który trzeba usunąć, o! Miś! Kot mój przyszedł, misiaczek, chodź. Chodź, pokażesz się. Rzadko ci widać, zobaczcie. Jest kot miś. On rzadko tutaj przychodzi, bo nie ma wstępu do mojego pokoju, ale teraz drzwi zostawiłam uchylone i przyszedł. Uciekaj, miś. No idź. Idź. Nie niszcz mi rzeczy. Tutaj stoją kartony i myślę, że po prostu zaraz wejdzie do kartonu. Wracając do korzeni, no to ja je teraz jeszcze raz obejrzę i powiem wam, że no cóż, wstydź się przyznać lub nie, bo czego mam się wstydzić, ale mam wrażenie, że umyłam większość i tak to już zostawię. Te brudy, które widzicie, to są takie brudy, które po prostu lekko nie schodzą. O, tutaj jest jakiś zgniły korzeń. I ja nie będę na siłę tego czyścić. Miś. Myślę, że mogę to jeszcze raz opłukać już pod bieżącą wodą. Dobra, tak to wygląda. Jak widzicie, dół jest trochę czystszy,
tutaj coś jeszcze mogę? Nie, tutaj już nic nie schodzi. Opłuczę to jeszcze raz i jeżeli coś tam się jeszcze przykleiło takiego, że po prostu zejdzie od mycia, to to zejdzie. A to, co nie zejdzie, to już nie zejdzie. No i taką drogę przeszłam od po prostu pedantycznego czyszczenia każdego korzenia do białości, do sytuacji, że po prostu oczyszczam w miarę. Idę wylać wodę i wracam za chwilę. Wróciłam, jestem, opłukałam korzenie, nic więcej mocniej nie czyściłam. Jest jak jest. Tak jak wam mówię, tutaj na przykład, tu na górze wydaje się, że to jest strasznie brudne. To nie jest strasznie brudne. To ja bym to musiała zdrapywać paznokciem, nawet nie szczoteczką, bo szczoteczką to nie zejdzie. Przechodzimy do drugiej części, czyli przesadzanie. Najpierw oczywiście pozbędę się starego podłoża. Jeszcze tego nie widzicie, ale ja już widzę, trochę są zgniłki. Wszędzie wywaliłam podłoże, wszędzie dookoła wyleciało podłoże. Jak możecie zauważyć, jest tu trochę zgniłków. O! Nowy stożek wzrostu, zaraz wam pokażę. Uwolniłam wszystkie korzenie. Jest tu trochę zgniłków, dlatego teraz je wytnę. Zobaczcie tutaj, nowy stożek wzrostu. Ale fajnie. Tą sadzonkę chciałabym włożyć dość głęboko, bo jak widzicie, ona sobie już tutaj zbudowała taki dosyć spory pieniek. Więc chciałabym aż tak dotąd wsadzić, co najmniej dotąd. I jeszcze, zanim zasadzę, to w ogóle sprawdzę, jak to się wszystko zmieści. A, tutaj jest liść do wycięcia, teraz go obetnę. Czy te dwie sadzonki nam się tutaj zmieszczą? Jedna sadzonka i druga. Dobra, jakoś tam się zmieszczą. Jakoś je upchnę. Zacznę od tego, że dół wyłożę troszeczkę mchem, żeby mi nie wylatywało podłoże hydroponiczne. Ogólnie zawsze tak robię, jeżeli nie mieszam mchu z podłożem hydroponicznym wcześniej, to zawsze na początek wkładam mech. O, tyle wystarczy. I teraz od razu wkładam sadzonki. Ta musi być tak głęboko, nie wiem czy widzicie, ale tutaj idzie nowy liść. Ciekawe, czy już go uszkodziłam. Dobra. Troszeczkę przysypię podłożem hydroponicznym i potem wsadzę tą drugą sadzonkę, żeby ta już się troszeczkę trzymała. I teraz postaram się wsadzić tą drugą sadzonkę. No i zobaczymy, czy się zmieści. Jak bardzo trzeba będzie upychać. No, zmieści się. Mówię, że się zmieści. Dobra, tutaj korzenie trochę ułożę. Ale fajnie to chyba będzie wyglądać, powiem wam. Zaraz zobaczymy, jak założymy tą obręcz, bo na razie te liście strasznie leżą. Dobra, przysypuję jeszcze trochę podłożem hydroponicznym. Sypię tak dużo tego podłoża hydroponicznego, no bo to jest duża i ciężka roślina. I jak będzie za dużo mchu, to po prostu w sumie nic z tego nie będzie. Dobra, może wsadzę trochę mchu. Ugniatam. Zawsze pamiętajcie, żeby mech ugniatać. Wciskać w szczeliny. One, widzicie, jakbym puściła, to one się jeszcze trochę rozkładają, ale jeszcze mamy dużo miejsca na podłoże, więc myślę, że jak już zasypię do końca, to jakoś się będą trzymać. Nie wiem, czy to widać, ale ja się staram wciskać ten mech
pomiędzy korzenie. Myślę, że może być kolejna warstwa podłoża hydroponicznego. Możliwe, że będzie to ostatnia warstwa w ogóle, już nie będzie mchu, czyli dosyć mało tego mchu jest. No ale chciałabym, żeby ta roślina się trzymała. Jak sadzicie rośliny w podłoże hydroponicznym z mchem, to one tak trochę się uginają. To jest normalne. Ogólnie to się później ułoży i ubije. Może im tu dam jeszcze troszeczkę mchu? Najpierw je ugniotę. Tak? Dobra, dam im jeszcze trochę. Mają ich drogi, ale niech mają. Jest warstwa mchu i u mnie na wierzchu ostatnia warstwa, zawsze bez względu na to, ile jest mchu, to ostatnia warstwa to jest podłoże hydroponiczne, bo mech na wierzchu, jak jest sam, to dosyć szybko wysycha. Teraz to, na co czekałam przez cały odcinek, tak, ja jestem tutaj, czyli założenie tej obręczy. Założę obręcz tak, jak teraz jestem, w sensie na takim kadrze, a potem pokażę wam z boku, jak to wygląda. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to założyć, no ale zakładamy i że ładnie będzie wyglądać. Dobra, słuchajcie, zaraz wam to pokażę, ale chciałabym oficjalnie powiedzieć, że ta obręcz powinna dostać Nobla. Dajcie chwilę. Zobaczcie, jak to genialnie wygląda. Pewnie widzicie cały ten bałagan dookoła, ale to nie szkodzi. Skupcie się na tym, jaka ta obręcz jest genialna. Ja, no nie wiem, chyba mam małą wyobraźnię, bo nie spodziewałam się, że to tak fajnie będzie wyglądać. Wszystko jest ujarzmione. Roślina dzięki temu, że jest w tej obręczy, wygląda dużo bardziej gęstą. Wow! Wow! Jestem zachwycona! Strasznie mi się to podoba. Mam na pewno dużo roślin, które potrzebują takiej obręczy. Ale super! Wspaniale! Ta obręcz po prostu zmieniła totalnie mój roślinny świat. Zobaczcie, jak mało potrzeba do szczęścia. Wystarczy taka busz obręcz i jesteście bardziej szczęśliwi. Zdecydowanie ta obręcz będzie jako nagroda dla roślinnego świra miesiąca. Ojej, wybory roślinnego świra miesiąca lutego już będzie za tydzień. I wszystkie osoby od drugiego poziomu na Patronite biorą udział w wyborach roślinnego świra miesiąca. Nie no, genialna sprawa, genialna. Po prostu jestem zachwycona. Nie mogę uwierzyć, jakie to jest wspaniałe. Kończę, mam w ogóle do nagrania jeszcze dużo filmów, a za 2 tygodnie o tej porze ja już będę na Tajwanie. Mam zamiar nagrać film z Tajwanu, coś będzie, nie wiem jak, czy to będzie vlogasek, czy coś konkretnego z jakiegoś ogrodu botanicznego, nie wiem, jeszcze nie zdecydowałam, ale na pewno coś będzie. No, a do tego czasu, to znaczy do wyjazdu, mam do nagrania jeszcze trochę filmów, więc już kończę. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!